Wiesz, jak ja jestem na wernisażach, to ja ślepa nie jestem. I proszę ciebie, z tej galerii Mostra. Ta Żydóweczka z galerii Mostra. Ona jak bywa na wernisażach, to ona tak uśmiecha się, rozmawia z różnymi takimi... Bo wiesz, że kulturalna linia jest w rękach Żydów. No, zawsze była. Ale to teraz jest linia Mysia i oni będą chcieli to odwrócić. Ale to chyba marne szanse, prawda? Bo wiesz, jak to się zakorzenione, to nawet wiesz, ci Żydzi, którzy przyjęli Jezusa, uwierzyli w Niego, to mieli problemy i że wrócili z powrotem do żydostwa. I to apostoł Paweł tłumaczy w 14 listach apostoła Pawła, że jak świnia wraca do swojego korytka, jak do wymiotin się wraca, rozumiesz? To facet wymiotuje przybyłowi i on tu idzie, kładzie się spać. I ty musiałaś mu powiedzieć, sprzątnij to, a on mówi tak, nie, nie, jak wrócę. Ja mówię, nie, nie, teraz, bo świnia wróci do swoich wymiotin. Przecież to śmierdzi, to się rozkłada, to trzeba najpierw na sucho pozbierać co możliwe, a potem na mokro wytrzeć. I to trzeba by poinstruować debila, który ma dwie lewe ręce poza tym i nie ma takiej saszetki przy sobie, jakby torebki, jakby aktówki, jakby torby nawet, żeby coś włożyć. A to książkę, którą lubił wycyganić, ukraść, zabrać, że Magdalena Zawadzka biegła w kinie w centrum Warszawy po scenie z Agnieszkowem Przybyłowiczem, który tak jej się przestraszył, proszę ciebie, że zostawił w kinie kurtkę i tam był mój telefon, co mu sprzedałam za 25 zł i to był bardzo dobry telefon, bo był najtańszy, ale miał grubą baterię, czyli która trzyma, bo to co ja mu teraz dałam, no to on ma słabą, proszę ciebie, baterię. Okazało się, że to były prowizorki takie. No to więc jak Przybyłowiczowi w kieszeni dwa razy gwiźnie, no to potem jeszcze raz parę razy gwiźnie, to się ten telefon wyłączy. A że ten Przybyłowicz jest w sumie też i głuchy, po pierwsze, po drugie, głuchego udaje, ja to zauważyłam, bo inne rzeczy to on słyszy, jak radio ćmi, to on jest bardzo szybciutko wysłyszy, a jak ty do niego mówisz, to musisz 10 razy powtarzać, bo on jest taki głupi, to chyba my wiemy, to zatyczka, pan fabulansko, krętu, wędu i spędu. Także wiesz, jak to chodzą świadkowie Jehowy i głoszą, to nie powiedzą złego słowa do kogoś, kto, wiesz, wchodzi, udaje, że nie słyszy. To świadkowie Jehowy nauczyło się tej dyplomacji, żeby wiedzieć, a nie dać mu do zrozumienia ze siebie, bo to jest najgorszy hamstwo, że jak gapią się na siebie i językiem bramią. Czyli, że ty nie słyszysz, co oni mówią, ale widzisz, co oni mówią i że ktoś o tobie mówi. Taka Edytka, moja koleżanka, bardzo inteligentna, bardzo mądra, tu Mareczka, co mieszka po drugiej stronie, zawsze mówi tak. Słuchaj, ja bardzo nie lubię, wiesz czego, jak ktoś daje mi do zrozumienia, że o mnie coś wie. A że jest głupszy, jak ustawa przewiduje, bo nie wiadomo, co on sobie myśli, ale ja wiem mniej więcej, tam sobie może myśleć. Jak on to sobie transponuje i po prostu, że to jest bardzo zła cecha i bardzo popularna. Bardzo popularna, bo na przykład wejdziesz do tramwaju i ciebie wezmą na język. W Warszawie 3 miliony, no to już oni czują się, jakby to była mała wioska. I teraz tak, patrz, ta ma krzywe nogi. Ale tak Warszawa robi, przecież Warszawa nie jest kulturalnym miastem. I poza tym powiedzą, o, w latach 70. to ona to robiła na przykład. Coś takiego mówią. Ja to zauważyłam wczoraj tak.
że były dużo nerwowości było w Warszawie i w centrum była postawiona duża kamera telewizyjna, którą ja też zauważyłam, moja kamera zauważyła telewizję, bo telewizja chciała coś nagrać. I tak marszałkowską pokazywała, po prawej stronie miała rotundę i w centrum stała przy tym hotelu w Nowotach. I bardzo dużo ludzi szło z torbami, proszę ciebie, takich chamiłków i tak coś nieciekawie mówiło. Klimat zły. No to więc ja mówię, proszę Państwa, jesteśmy w centrum Warszawy. Dzisiaj klimat zły, aczkolwiek słyszę też straszne rechodówstwo. Jak to pogodzić? Proszę Państwa, szatan diabeł się odsielił. Szatan diabeł się rozdwoił. Anita stoi, proszę Państwa, na Madalińskiego 10, łamane na 16 i dyskutuje ze mną przez telefon, rozmawiamy. Stoi na ulicy, jest zimno, Anita się trzęsie i słychać w jej głosie takie no, złe wibracje, ostre, że Anita mówi, jestem wściekła, czy tu nie ma co lepszego? No. Ja mówię, słuchaj Anitka, jesteś inteligentna, musisz się starać. Jeżeli mówiłaś, że wcześniej był wernisaż przed spektaklem biletowanym na ten wernisaż, to trzeba było raczej przyjść wcześniej na ten wernisaż. Bo wtedy na wernisaż raczej jest wstęp wolny, jeżeli nawet są zaproszenia, czy co, to nie jest tak jak do teatru, że stoją dwie osoby w drzwiach ciasnych, no i nie ma jak wejść, chyba że tylko ty umiesz. No, ani to umie. Wielką dyplomatką. Mówię tak, to trzeba było, jak tej krowie na rowie tłumaczę, że ani to jest inteligentna. Słuchaj, trzeba było wcześniej wejść na ten wernisaż. A potem jakby już byś weszła do tego teatru, to byłoby miliona, prawda? No, i ona o tym wie, ale że ona przychodzi, proszę ciebie, na bankiety tylko, w ostatniej chwili jej zazwyczaj się udaje. Tak, do stołu Rysia powiedziała. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Rysia mówiła, Anita do stołu Kamińskiego. Wszyscy wychodzą z sali, bo była premiera. I rozmawiają artyści, aktorzy, a Anita już przy stole, tra la la la, jakie to fajne, a jakie smaczne, o, a jakie zawariackie. I zdaje mi się, że Anicie z tego chodzenia wyrosły wąsy, wiesz, że ona jakby miała wąsy. Nie, to jest po prostu jak zawsze dziewica. Także proszę Państwa, zdaje mi się, że Anita ma wąsy, bo ja chyba albo zaczynam udawać ślepą, albo zaczynam udawać, że czegoś nie widzę. Nie, ona jest. Ona jest twoja, do mnie powiedziała tak, no cześć Elżbieta, cześć Elżbieta, czy jesteś w teatrze? No bo ponieważ ona widziała, że ten spektakl jest, a ja jej powiedziałem, że byłeś na scenie. Jesteśmy zaproszeniem doświadczeń radości, która pochodzi od Boga, a szczególnie z jej rozpaczy i wyzwalającej obecności. Podczas tej niepodobnej słowa Boże objawia nam obecność Pana, który zaczyna z nami. Tak, że ja wyjdę, wiesz, potem jeszcze mnie pytają, co za zaproszenie. Załatwią wiosę. Ona tak wiedziała, że ona nie wejdzie. Zawsze raźniej, wiesz, umierać we dwie osoby. O, Anita, jak gdyby była w środku i gdybyś dzwoniła, Anita, jesteś. Wyjdź tylko tak ręką, halo, halo, to by, wiesz, one by nie sprawdzały. A tak, to wiesz, ona by nie wyszła. Ona by nie wyszła, bo ona by już przeliczyła sobie wszystko, co by mogła stracić. I ona mi to kilka razy mówiła, że baby, babę nie wpuść.
Mówi, słuchaj, baba na mnie puszcza, tam siedziała piękna. Po co ty na taki zielonka z tym teatrem? Po co mi to tam wiedza? Ona mówi tak, że tam w tym teatrze wciąż jakiś wielka hala, jakiś magazyn powinna być poprzedzierana na cztery części. A nie, ja mówię, jakby na nowo się obrodzi, na nowo się rodzi. Ale Anika jest inteligentna. Ja mówię, tutaj Anika, ten z tobą tata, wiem, że ja tam byłam, halo, ale tam nie pokoju jest robiona duża kuchenna. Pewnie tam ta hala, to tam będzie kuchenna. Że zostaliśmy stworzeni do poznania Boga. Tam wiesz? Ale jakże często z powodu grzechu jesteśmy jak uśledcy, jesteśmy jak ślepcy Twojego światła. Nie wiem, nie wiem, co mam robić. Światła wiary, które Jezus nam dał. Stoczynik w domu z Ewangelii odzyskuje wzrok i otwiera się na tajemnicę Chrystusa. Jezus go pyta, czy wierzysz w Syna Człowieczego? A któż to jest Pani, aby w Niego uwierzył, odpowiada uzdrowiony ślepiec. Jest nim ten, którego widzi. O Ciebie. Powiedział, wierzę w Panie, aż przed Jezusem w tym samym momencie. Epizod ten prowadzi nas do refleksji. Prowadzi nas do refleksji na temat naszej wiary. Naszej wiary w Chrystusa. Chrystusa, Syna Bożego. A jednocześnie również odnosi się do chrztu, który jest pierwszym sakramentem wiary. Który jest sakramentem, który sprawia, że ogarnia nas świat poprzez narodzenie z wody i nie z Ducha Świętego. Tak jak to się stało z niewidomym, któremu otworzyły się oczy po myciu się w sadzawce Siloe. Niewidomo od urodzenia zostaje uzdrowiony i reprezentuje nas samych w chwili, gdy uświadamiamy sobie, że Jezus jest światłością świata, jest światłością. Kiedy patrzyliśmy w innym kierunku, gdy woleliśmy polegać na małych światełkach, gdy fakt, że niewidomy nie ma imienia, pomaga nam przejrzeć się w jego historii i zobaczyć w niej naszą twarz i nasze imię i zobaczyć glorię, chwałę Boga. My także zostaliśmy oświeceni przez Chrystusa. Zostaliśmy oświeceni przez Chrystusa w chrzcie, a zatem jesteśmy wezwani, aby postępować jako dzieci światłości. Postępować jako dzieci światłości wymaga pewnej zmiany zdolności osądzania ludzi według nowej skali wartości. Tej skali wartości, która pochodzi od Boga. Sakrament chrztu. Sakrament chrztu w istocie wymaga jasnego i zdecydowanego wyboru, aby żyć jako dzieci światłości i chodzić w światłości. Gdybym ja w tym momencie was poprosił, czy wierzycie, wierzycie w to, jest Synem Bożym, że może zmienić wasz, czy wierzycie, że możecie zobaczyć
rzeczywistość oczami Boga, tak jak widzi On, a nie tak jak my. Czy wy wierzycie w to, że można chodzić w światłości? Nie każdy odpowie na te pytanie w swoim sercu. Powiem, co to oznacza chodzić w światłości? Co to znaczy chodzić w światłości? Oznacza to pozostawić fałsz. Zimne i zwodnicze światło uprzedzeń wobec innych, ponieważ uprzedzenie zniekształca rzeczywistość i napełnia nas nienawiścią wobec tych, których osądzamy bez miłosierdzia i nieodwołalnie potępiamy. To jest chleb powszedni każdego dnia, gdy tyle się mówi o innych, gdy obmawia się innych. To się nie postępuje, nie idzie w światłości, ale gdzie? Innym fałszywym, i niejednoznacznym jest własna korzyść, kiedy oceniamy ludzi i rzeczy w oparciu o kryterium własnej korzyści, naszej przyjemności wobec kryterium naszego prestiżu i nie jesteśmy w prawdzie w relacjach w różnych sytuacjach. Jeżeli będziemy szli tą drogą, czerpiąc tylko własnej korzyści, egoizmu, wtedy będziemy szli drogą ciemności. Najświętsza Dziewica, która po raz pierwszy światłość świata udzieli nam na nowo łaski ponownego przyjęcia w tym czasie Wielkiego Postu światła wiary i odkrycia nieocenionego daru sztu. A to nowe oświecenie niech nas przemieni. Niech nas przemieni w naszych postawach i działaniach. Abyśmy także i my w naszym ubóstwie, w naszej biedzie, nie dla swoich spraw, to każdy ma poukładane. Poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Koncita, radio Koncita. Ojciec i syn.
był zdyscyplinowany i szanujący prawo narodu. Obecnie na tym wybrali kabelej wolnościowi. Cari fratelli e sorelle, drodzy bracia i siostry, ieri ad Almeria, Spagna, w Almeria w Hiszpanii, sono stati proclamati stagnati José Ari, desperatore della pude, vicente, 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 questi sacerdoti religiosi, campani, sacrifici, świetcy, tanti testimoni, eroi, byli i są heroicznymi świadkami Chrystusa i Jego Ewangelii pokoju i pojednania braterskiego. Loro esempio, niech im przykład, niech im stawiennictwo, wspierają zaangażowanie Kościoła, budowanie cywilizacji miłości, dane la mori. Dziękujemy, bo za dużo mamy nieszczęścia, nie dajemy sobie rady. Ze względu na fanatyzm, bo ciemnotą nie ma jak walczyć. Jak to się mówi, że mądry głupiemu ustąpi, z chamstwem nie ma jak walczyć, ale to gorzej jak chamstwo, bo to jest fanatyzm. I co wtedy? Proszę bardzo, musimy religię, królowie ziemi dojdą do wniosku, musimy religię koniecznie usunąć pod rygorem śmierci, bo śmierć grozi wszystkim tak w razie. Chcecie, aby wam no, nie mamy zielonego pojęcia technicznie, jak to będzie. Ja mówię teoretycznie. I teoretycznie ten prorok Daniel pytał się, jak to dobrze. Jak nie będzie koniec tych rzeczy podczas gdy on sam zapytał proroków? Idź Danielu, zamknij te słowa zapieczętuj księga aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to czytać, badać i groźnie poznanie.
zobaczyli, że dopiero potem ludzie mieli pojąć sens i praktyczne zastosowanie, znaczy spełnienie się tych rzeczy. No, a tobie po co, Danielu? Jak ty zaraz umrzesz, to ciebie to i tak nie będzie dotyczyło. Jesteś mądry chłopczyk, umrzesz i twoi potomkowie będą widzieć na własne oczy, jak spełniają się Boże proroctwa, przecież Boże obietnice. Także Danielu zapieczętuj te słowa, zamknij księgach do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie, bo wzrośnie poznanie. A to jest tak logiczne, że już chyba logiczniejsze być nie może. A ludzie chcieliby wiedzieć, idą do wróżki, a ja chcę przestrzegać właśnie z tego też powodu, że jak będziecie przechodzili przez ziemię pogańskie, to tam będzie wróż, ho, i jeszcze trochę. Nie wolno, nie wolno. Za zmarłych się modlić, do zmarłych, wypytywać zmarłych, prawie żywych. No bo Żydzi też nie wiedzieli, dlaczego, bo oni w ogóle takie rzeczy nie wierzyli, bo to głupoty powymyślane. No. A wróżka taka, pani Walędziak, no, chociaż zarobiła sporo, potem zobaczyła, że to się... Ludzie wierzą. Tak, to jej chłopaków ja była, to od razu coś nagrała. Ona zobaczyła, że to świadkowie robi, następnym razem już nas nie przyjęła. Ja chciała smutna, a sąsiadka mówi, ujdziecie się w głowę, to jest stara wróżka pani Walędziak. Ona by straciła dużo mladów, żeby tu przestała być wróżką, żeby z nami czytała. Przestańcie, ona jest wróżką, a wy przecież to nie wierzycie. Ale nie kaszlej tam do tej, no to. No poszłaś i na zlep i tam do tej. To się idzie do łazienki. Ja nie mówię o tym, co w środku. Ja mówię, nie kaszlej nad garnkiem. To się przecież odchodzi. Nie, Thank you.
środę po godzinie 12 na antenie Radia Maryja. Zapraszamy do wysłuchania audycji Zaczerpnij ze źródła przygotowanej przez pana doktora inżyniera Antoniego Ziębę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Witam najserdeczniej naszych drogich radiosłuchaczy, Radia Maria i oczywiście telewizor Telewizji Trwam. Kolejny numer tygodnika źródło w okresie Wielkiego Postu. Chciałbym zachęcić do lektury całego naszego pisma, ale w sposób szczególny polecam dzisiaj artykuł księdza Zbigniewa Kampańskiego, artykuł na dwie strony, a zatytułowany Źródło pokoju i radości. Ksiądz Zbigniew przybliża tu różne tajemnice, wiadomości na temat sakramentu pojednania, spowiedzi świętej. Myślę, że każdy z nas, niezależnie od wieku i pewnej formacji duchowej, którą posiadamy przecież, powinien spokojnie przeczytać ten artykuł, abyśmy z tego świętego sakramentu, sakramentu pojednania i pokuty, czerpali i pokój, i radość dla siebie i dla naszych najbliższych. Proszę Państwa, gorąco polecam artykuł księdza profesora Zwolińskiego, Piotr Płacząca Skała. Wiemy, co wydarzyło się z świętym Piotrem w czasie tego okresu pańskiej. To była wielka tragedia, tragedia spowodowana słabością zwykłego człowieka, ale znamy też późniejszą drogę świętego Piotra. Artykuł niezwykle interesujący i dający nam wiele do myślenia także na temat naszych dzisiejszych uczestnych czasów. Na łamach naszego najnowszego tygodnika źródło na 26 marca jest zamieszczony bardzo ważny, krótki, ale niezwykle ważny artykuł pana senatora Czesława Myszki. Nacjonalizacja środków przekazu. Pan senator omawia problem dominacji obcego kapitału w naszych mediach. Myślę tu szczególnie o prasie, ale nie tylko, także o stronach internetowych. Jakże wielu naszych rodaków jeszcze nie zwraca uwagi, kto jest wydawcą tego czasopisma, czy kto jest właścicielem tej strony internetowej, z której korzysta. A przecież to ma istotny wpływ na treści przekazywane, czy to w gazecie, czy w radiu, czy na stronach internetowych. Pan senator Czesław Myszka wskazuje na konieczność przeprowadzenia do końca tej rozpoczętej dopiero powiedzmy akcji czy działań, które zmierzają do tego, aby w naszej ojczyźnie, w Polsce, nie było tej dominacji gazet wydawanych przez przykładowo niemieckich wydawców, ale nie tylko. Wiele osób nie wie, które gazety należą do obcego kapitału. Ja powiem tylko przykładowo, w Krakowie mamy gazetę krakowską, to piękna nazwa, ale to jest gazeta wydawana przez wydawcę niemieckiego. Jest oczywiście dostępny u nas tak w całej Polsce dziennik Fakt. Znowu gazeta, której dominuje kapitał obcy niemiecki. Mamy stare czasopismo Dziennik, Dziennik Polski, niedawno przejęty, wykupiony przez Niemców. To przecież wszystko ma wpływ na treści, które są codziennie przekazywane poprzez łamań tych czasopism. Korzystajmy systematycznie z naszych polskich mediów. Mamy je. Jeszcze nie tak liczne, ale są. Trzeba korzystać z naszych polskich mediów, z radia, telewizji, ale także gazet. Jak zwykle zachęcam do korzystania z czterostronicowego dodatku do tygodnika źródła, dodatku w naszej rodzinie Radia Maria. Tym razem chciałbym zwrócić w tym dodatku uwagę na dwa artykuły. Artykuł pana redaktora Michałkiewicza zatytułowany Walka 2 nawiązał do Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Niezłomnych i przypomniał wielkie zmagania naszych patriotów po wojnie, żeby zachować niepodległość Polski. Zdrada Zachodu, która umożliwiła Stalinowi przejęcie całej naszej ojczyzny, to powodowała, że znaleźliśmy to liczni obrońcy naszej niepodległości, żołnierze niezłomni. Pan redaktor słusznie wspomniał.
pamiętam, że w tej chwili jako dwa walka trzeciego pokolenia żołnierzy AK i tych sił, które współpracowały w zniszczeniu, zniewoleniu naszych gruba świnia, taki facet, do diabła podobny, jak i tam gadają, to o ludziach, wiesz, to przychodzą, żeby kogoś opieprzyć. Poza tym, jak mieli bogarzy Porczyński, Muzeum Porczyński Jana Pawła II, taką cyklę motyw książki, taką imprezę, na górze był bankiet, nawet we wszystkich pokojach było tony kanapeczek pełno wina. I myśmy z Mareczkiem już tam szli, wychodzili i nie było jakby czy wina, czy czerwonego nie było wina, ale stało jeszcze tam na stole w wyjściowym pokoju. Ja mówię, to tak jest. Mareczek zarazkę, wychodzili jeszcze w tym wyjściu. A ten druga jest tak, że chodzi w takie kopa, nie, tak delikatnie, ale tak chciał zagrać. To ja jeszcze zeszli. Ale ja chodziłam na policję, jeszcze potem do domu zajechałam. Ja mówię, że w muzeum Jana Pawła II goszczą Bułgarów, a oni, nie wiadomo czy to prawosławni, bo nie są, zachowują się tak po chamsku względem gości, no to jest w ogóle wykluczone. Także odnośnie Bułgarów ja mam takie zdanie i w tej galerii, tu u Jazdowskie, przychodzi takich dwóch, trzech, jeden taki dziad, co wino nalewa w okularach, jest nieprzyjemny, coś tak się patrzy, co to pije, co wylicza. No ja jak nie jest, to nie dla ciebie. No. Także tak, nieciekawa atmosfera jest u Bułgarów. Tylko ta pani, ta miła kobieta, która prowadzi Instytut Bułgarski, ona była bardzo znaną dziennikarką z radia i telewizji. Jest bardzo miła. Nie tam skąd Polka, Bułgarka. Nie będę spożywał żadnego chleba, ani pił z tego kielicha, aż kule z ciemnego ojca. To naprawdę, panie, twoja ostatnia zdanie wieczerza? Tak. Ale potem będziecie spożywać ten chleb, pić z tego kielicha, będziecie mogli rozumieć moje zmartwychwstanie, aż do was przyjdę. Przyjdź, panie Jezu, i wszystkie kotki ma. Ona bawi się, dzieci miała, wariowała już. Zamyślenia wielkopostne poprowadził ksiądz biskup Józef Zawitkowski. Za chwileczkę rozpoczniemy czas modlitwy różańcowej. Tutaj bardzo serdecznie zapraszamy. Dzisiaj rozważać będziemy tajemnicę Bolesna Różańca Świętego. Intencje, o których pragniemy się modlić, są następujące: za naszą ojczyznę, o pokój, o jedność, o zgodę, za wszystkich chorych, cierpiących. Polecamy biskupa Kazimierza Ryczana, polecam ojca Jana Króla. Jego mamę panią Józefę, modlimy się o uzdrowienie z choroby dla pani Michaliny, mamę ojca Janusza Dyrka. Polecamy intencje zdrowia wszystkich cierpiących, chorych z rodziny Radia Maryja. Modlimy się również za zmarłych. Polecamy świętej pamięci pana profesora Piotra Małszewskiego z Monachium oraz modlimy się za zmarłą przewodniczącą biura Radia Maryja z Leszna panią Renatę Szydłowską. Naszą modlitwą obejmujemy wszystkie intencje osób, którzy prosili nas o modlitwę, o wsparcie, również o Pan.
Radio. Niedaleko Warszawy trwa referendum mieszkańców, które dają na pytanie podstawowe i zmienione szkoła części metropolii warszawskiej. Do referendum było ważne, musi wyjaśnić udział co najmniej 20% uprawnionych do głosowania. Lokale obwodowe komisji do spraw referendum będą otwarte do 20. W Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczył pod Poncjuszem Pilatem, żoną Matką, grzechem, grzechem, a z Matką stał znów na Jezusa. Dzieci w Bogacy Boga Ojca Wszechmogącego. Nie, my by tam wytrzymałeś. Wierzę w Ducha Świętego, Jezusa Chrystusa, Świętego Zmanie, Bożego odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie. Takie to, co się zdarza raz. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. To jak to, ale taka siwa baba, to by się dlatego zainteresowała. Chodzi koło Dąbrowskiego, taka siwa baba i mu podpowiada. Zdrowaś Pan, o, jak ja takich bab nie lubię, podpowiada. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zarozumiałe, zazdrosny jaki. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Może być kochanką tego wiecznego. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Ale wiesz, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między miastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami albo sama została szpiegiem, albo może kogoś tam wykorzystała, bo raz, kilka razy tak było, że nagrywamy film w oczekiwaniu, aż no jest piękny wernisaż, goście, Dąbrowski wyjdzie, nie ma. Się spudzia, to widzicie komentarz na film. Poza tym przychodzi Dąbrowski, widzicie was, on to jest chorobki handlowy, ten Dąbrowski. Tylko czy chcemy korzystać z Jezusowej nauki? Czy raczej zasypiamy jak wątpliwy na kurze olimpy? No to więc, jest ta poszła w eter i ta siwa baba potem powiedziała, że wy nagrywacie, a potem wszystkie twarze są w internecie. A tam ktoś powiedział, co tobie durna baba do tego? Ale jak się ktoś dowie, że dyrektor pijany... Oje, przyjdź wola Twoja, bądź wola Twoja jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I wywódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego. Bo tak było na tych francuskich kanałach Daily Motion, że za dużo nie możesz. Dziękujemy na dzisiaj i dopiero jutro, ale jak masz obliczyć, jak minie 24 godziny, to wtedy jest, może znowu tych paręnaście ślubów sobie wrzucić. No mniej więcej, bo jak widzisz, że nie, to nie ma. Jakby doba minęła. Błogosławionaś Ty między miastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Janek Witek, zawsze nas słuchasz. Ty wiesz, co na tym francuskim Facebooku jest wszystko. To mamy obcięte 80%. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Albo nie była pobłażliwa, albo zapanować nie mogła. Dziecko jest mądrzejsze od dorosłych. On wszystko zauważy, jak piesek wysłyszy. Piesek narkotyki wysłuje. Piesek wysłyszy, dlatego policjanci biorą piesek, bo jest najmądrzejszy. A zwłaszcza za nim przyjaciół świętego w Polsce w Pitowie. Tak też na pokrawać modliła się Elżbieta z Bielin, diecezja łowicka Szczęsborze. Za Państwa namowie. Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. Piłat kazał Jezusowi czuwać, chciał go uwolnić. Nie przelana krew. Wołał sprawiedliwość i prawdę. Uduszali tam, bo teraz się nawet chudę. Taka furtka bardzo piękna, po co do potwora? Aby mógł znać radość. I słuchaj, i ta Ewa Górek, ty hotel na hotel, tam pod lotniskiem, jak Marta Dobrze śpiewała, ale Maryja, ta Góra mówi tak, słuchaj. Ojcze nasz, Ewa się nazywa Żurek i ona jest znana w sumie. I błogosławiony owoc żywota Twojego jedno. Święta Maryjo, Matko Boża, poza tym ona jest bardzo miła. Teraz wyszła z multikina. Zdrowaś Maryjo, pełna Pantomu. I ona taka była zanielona po drinkach. I co idzie do mnie? Ja mówię, słuchaj daleko, Człowiek leci z zasadki na górę i już się rozpoczyna, proszę ciebie, dietu.
Artur, nie z kogo? A, Kapuściński! Szanowna dama z Włoch przyjechała i żona Kapuścińskiego laudacji i urodziny. No. No i było bardzo bogato. Bardzo bogato. Bardzo fajnie było. Ale ja... Korona z cierni, purpurowy płaszcz. Taki ma żołnierz okroić Pana Jezusa. Pocyt siły nienawiść i agresji tłumu wobec Niego. Policzkowali Go, naśmiewali się i chcieli Jezusa ukrzyżować. Jeżeli będziemy umieli cierpić razem z Panem, a razem z Nim, wołować będziemy. Nie Trzeba po prostu zaktykować na czole. Używasz tej opcji myśli. I zapamiętujesz. I zapamiętujesz. Ja ci też powiem. Jeżeli ja mam na kanale El Mercedes 45 tysięcy filmów na Wiesiolandia Plus jest kanał youtube.com, jest 15 tysięcy filmów. Jest Witek Landia. Jest też chyba 11-12 tysięcy filmów. Jest El Mercedes Daily Motion. Jest na Google Plus, to ci automatycznie wszystko przychodzi na Google Plus. To cały jest na YouTube, na Google Plus. Ja mam taką ogromną wiedzę, że jak ktoś coś nie wie, to się widzi, że ja to wiem. Ale ja mogę nie widzieć tego, co on wie. A no to o to chodzi, to więc jak tu są jakieś opcje, więc tutaj karta wrzucona, ciśnięta do komputera, to weź tą kartę odczytaj. Jak tu ci 50 tysięcy opcji wyskoczyło, gdzie szukać tej karty? A poza tym niektóre komputery nie wyczytają tej karty, albo mówią w formatu. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
w godzinę śmierci naszej Amy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiony Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, byłam w informacji turystycznej, sobie włączałam, o, fajnie, moje przychodzą, pik, już mam oglądalne w kierunku, czy tam, tak. No i dzięki temu Laskowskiemu, który jest nie był bezdomny, którego Janek Witek znał, ale w koło Janek Witek. On mnie chodzi do biblioteki, ja ci pokażę, ale chodź, a ja nie chciałam biegę, bo jestem taki szkoła, bo jestem taki szkoła, bo jestem taki szkoła, chodź i potem tego, i zaraz nie mam tam 50 tysięcy na jednym kanale. No i to jest bardzo łatwe, tylko trzeba to włączyć, no, będzie szło. A zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego. Laskowski, proszę Ciebie, on taki w internecie wyświetlił swój dowód, pokazał swój pesel. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, wielkość nam nasze, jakie powinno nam nasze litować, ale nas zbaw po swego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wybiera takie, które są niepotrzebne, a poza tym ludzie jak wyrzucają na przykład ogier w ziemniaku, takie różne rzeczy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Mariu bez mazy, grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Z nowego targu Jan z Krystyną zostańcie z Bogiem. Z Panem Bogiem zapłać. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Na krzyżu dokonała się zbawcza misja Pana Jezusa. Śmierć pełna bólu. Składam życie, które nie zna końca. Krew i woda, które wytrysnęły z boku Jezusa, opływają nas, abyśmy mogli wejść w bramę domu Ojca, posiada Jego Syna. Panie, ratuj mnie, gdy odchodzimy od Twojego krzyża. Czy nasz, który się świeci Twoje imię, oraz o Twoje bądź wolą Twoje jako niebie, tak i ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Prowadź Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty.